Dzień dobry. Do tej pory gościłem komputery firmy specjalizującej się w rozwiązaniach najtańszych ZX Spectrum oraz takich, która miała własne zaplecze i produkowała także sprzęt dla biznesu – Commodore 64. Dziś czas na spotkanie z firmą, która specjalizowała się głównie w komputerach do zabawy. O ile Sinclair oferował to, co można było szybko zaprojektować, tanio wyprodukować i zamieszać tym na rynku rozwiązań amatorskich, Commodore wraz z bogatym zapleczem mógł mieć co tylko chciał i miał zarówno rozwiązania dla biznesu, jak i do zabawy. Jeszcze inną filozofią kierowało się Atari. W 70-tych latach firma ta stała się potentatem rynku gier telewizyjnych, najpierw komercyjnych, później też domowych. Atari nie posiadał własnej fabryki układów scalonych, jak Commodore, ale w przeciwieństwie do Sinclaira, stać go było na zamówienie układów skrojonych na miarę. Dodać należy, że w Atari pracowali między innymi twórcy Apple, Amigi i wielu innych wielkich, mających potem wpływ na dzieje świata komputerów. Każdy z przedstawionych dotąd przeze mnie komputerów wywodził się w jakiś sposób z poprzedniego. Commodore 64 z VIC, Spectrum z ZX81. Ale to Atari specjalizowało się w dynastiach najdłuższych. Protoplastą była konsola VCS, zwana także 2600. I tam sięgnięto do znanego już procesora 6502, tym razem w zdegradowanej, tańszej obudowie. Zatem i Commodore, i Atari korzystało z tego samego procesora, więc też assemblera. VCS nie był jednak komputerem w rozumieniu tego słowa, bo nie miał klawiatury. Tę dodano po pewnych modyfikacjach. I tak powstał Atari 400 oraz wyposażony lepiej 800. Działo się to w roku 79, więc jeszcze przed wielkim boomem na komputery domowe. Władze firmy, które zaczęły popełniać błędy strategiczne, na skutek izolacji systemu i braku chęci współpracy z programistami firm trzecich, przespały najlepszy moment na zajęcie pozycji lidera rynku komputerów domowych. Historia Atari jest ciekawa, ale nie tu miejsce na nią, więc wspomnę tylko w skrócie, że z wymienionych komputerów narodził się nieudany i drogi 1200 XL, a z niego już w chwili, gdy Atari staczało się finansowo, 600 i 800 XL. Ten ostatni stanowił najbardziej dojrzałą wersję serii, lecz nie zdążył już uratować firmy. Pojawił się kupiec, a jakże szef Commodora, pan Jacek Trzmiel, i kupił firmę za grosze oraz obietnicę, że będzie lepiej. Nowy boss wziął wielką miotłę i wymiódł mnóstwo ciekawych projektów, zostawiając tylko dobrze sprzedającą się 800-kę. I tylko dlatego, żeby zarabiać, bo 8-bitowce miał robić Commodore. Atari miało się zająć komputerem 16-bitowym. Ale 800-ka stała się bardzo popularna, zwłaszcza w krajach biedniejszych, w tym w Polsce, więc w 1985 roku otrzymała raz jeszcze nową obudowę, tym razem w stylu flagowego Atari ST. Przy okazji przekonstruowano płytę główną i stworzono uniwersalną jednostkę, która mogła być zaopatrzona w 64 albo w 128 KB pamięci. W ten sposób powstało widoczne tu Atari 65 XE oraz 130 XE, które kiedyś także obejrzymy. Ilość różnych rewizji, modyfikacji i zmian jest spora i nie ma sensu wnikać we wszystkie. Spójrzmy na to, co mamy. Atari 65 XE na płycie uniwersalnej dla obu wymienionych komputerów z późnych czasów produkcji modelu. Zacznijmy od końca, czyli od płyty głównej. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to piękny porządek. Esteta projektował tę płytę, widać tu dojrzałość projektu i zarazem zbliżający się koniec epoki montażu przewlekanego. Druga rzecz, AMI, NCR, Sharp, Motorola, Toshiba i inni. Atari wystawiało czek i żądało układów dla siebie tam, gdzie akurat ktoś je mógł zrobić. Cóż, zacznijmy od procesora, czyli znanego już z filmów o Commodore 6502,
ale nie w wersji poszerzonej o dodatkowe porty, a podstawowej z jedną tylko modyfikacją – wejściem HALT, zatrzymującym jego pracę podczas korzystania z pamięci przez układ graficzny. Stąd takie oznaczenie. Jest to wersja stworzona przez MOSA na życzenie firmy Atari. Nie ma komputera bez pamięci zatem. Pamięć RAM, czyli zapisywalna, składa się tutaj z dwóch 4-bitowych kostek 64-kilobajtowych. Obok widzimy dwa puste miejsca, w których siedziały kolejne dwie kostki, gdy komputer był sprzedawany jako Atari 130. Instalowano wtedy jeszcze dekoder adresów, który w 65 zastępują trzy rezystory. Widać, że 50% różnica ceny komputerów miała co najwyżej kilkuprocentową różnicę w cenie ich produkcji. Dodam, że wcześniejsze wersje tej płyty zawierały 8 bądź 16 jednobitowych układów 4164 i stąd tu tyle pustego miejsca. Pamięć stała składa się z dwóch kostek. 16 kB oprogramowania systemowego i 8 z interpreterem języka BASIC. Z jakichś powodów w widocznym egzemplarzu kostka systemowa to pamięć programowalna EEPROM o wielkości 32 kB, pracująca w połowie. Atari w przeciwieństwie do Commodora naprawiał błędy BASIC-a i to już jest trzecia wersja tego języka zaprojektowanego jeszcze w 1979 roku. W zasadzie całość powinna siedzieć w jednej kostce, byłoby tak taniej, ale ze względów historycznych część modeli nie posiadała BASIC-a na płycie, a na kartridżach pozostawiono dwa układy. Te dwa duże scalaki, produkowane przez znanego przede wszystkim z BIOS-ów AMI, należy rozpatrywać razem. To Antic oraz GTIA, podzespoły odpowiedzialne za bardzo rozbudowane możliwości graficzne Atari. Ich podwaliny powstały w połowie lat 70. i były powodem sukcesu konsol tej firmy. W uproszczeniu, Antic, który de facto spełnia funkcję specjalizowanego procesora, rysuje kształty i litery, a GTIA maluje kolory i generuje sprite, czyli ruchome obiekty, niezależne od treści obrazu. Nadzoruje także trzy klawisze funkcyjne. Ogarnięcie możliwości graficznych Atari wymaga tęgiej głowy. Dość powiedzieć, że jest tam oficjalnie 14 trybów graficznych, ale można je mieszać, a nawet uzyskać nowe, na przykład po nagrzaniu układów suszarką. Oczywiście nie wszystko ma sens praktyczny. Maksymalna rozdzielczość to 320x192 piksele, a paleta kolorów 256. Prawdziwych kolorów, a nie smutnych jak w Commodore, czy landrynkowych, znanych ze Spektrum. Skoro jest obraz, musi być i dźwięk. Generuje go układ zwany Pouki, który udostępnia cztery kanały, ale już tylko falę prostokątną ze zmiennym wypełnieniem oraz szumem i ograniczonym filtrem górnoprzepustowym. Dźwięk brzmi raczej niemuzycznie i daleko mu do SIDA z Commodora, zwłaszcza w tonach najniższych, ale ma swoich fanów i dzięki popularności konsol stał się pewnym standardem. Głównie za sprawą różnych sztuczek oferujących dużo więcej, niż wydawałoby się patrząc na specyfikację tego syntezatora. Pouki to układ szyty na miarę dla takich właśnie komputerów i zawiera znacznie więcej. Matrycę do 64 klawiszy podłączonych do tego złącza, 8 wejść analogowych dla potencjometrów, z czego w tym komputerze wykorzystuje się 4, 3 timery ogólnego przeznaczenia, port szeregowy, będący głównym medium wymiany danych z peryferiami, 8 źródeł przerwań, a nawet generator liczb losowych. Właściciele Spektrum mogli oblizać się ze smakiem. Pozostały dwa duże układy, z których ten, PIA, zawiera 20 uniwersalnych portów i jest kompatybilny z układem MOS 6520. Zajmuje się kontrolą joysticków oraz zarządzaniem blokami pamięci. Natomiast dostępem do pamięci wymienionych układów zajmuje się ten mały scalak, który, a jakże, też ma swoją nazwę MMU. No i pozostał układ zwany Freddy, który nie robi nic spektakularnego, tylko zarządza wymianą informacji między procesorem, pamięcią i układami graficznymi, a także odświeża pamięci dynamiczne i generuje przebiegi taktujące.
Pozostałe elementy to głównie rezystory. Widać tu pracę nad ograniczeniem kosztów, która polegała na integracji wielu układów prostych w pojedyncze złożone, których przy całej funkcjonalności komputera jest niewiele. Płyta jest dwustronna i została perfekcyjnie zaprojektowana. Nie ma tu ani jednego krosa, a laminat to wysokiej jakości tworzywo szklano-epoksydowe. Wspomniałem o końcu ery elementów przewlekanych. Jeszcze kilka lat mogliśmy się cieszyć takimi lotniskowcami i stonogami. Jednak tańszy, miniaturowy świat montażu powierzchniowego zbliżał się nieuchronnie i tutaj zawitał już do modulatora sygnału antenowego. Elementy są malutkie, podobne do siebie i w zasadzie nudne. A co z zasilaniem? Z tym poradzano sobie elegancko. Komputer potrzebuje tylko jednego napięcia 5 V, które dostarcza zewnętrzny zasilacz. Tak więc wewnątrz nie ma żadnych stabilizatorów i związanych z tym źródeł ciepła. Swego czasu na rynku amerykańskim Atari miało spore problemy z przekraczaniem norm promieniowania elektromagnetycznego. Dmuchając na zimne, tutaj zainwestowano w porządne ekrany mające postać sztywnych blaszanych obudów, które ukrywały praktycznie całą płytkę drukowaną od strony elementów i ścieżek. Klawiatura komputera nawiązuje trochę do tej ze Spectrum Plus, lecz jest wykonana porządnie. Zresztą i to zlecono firmie zewnętrznej i Made in Japan jest jedyną wizytówką tego podzespołu. Klawisze pracują płynnie, jest to mniej więcej poziom jakości zbliżony do tego z Commodora. Podstawę stanowi gruba stalowa blacha, więc o uginaniu się klawiszy nie ma mowy. Żeby dostać się do środka, trzeba odkręcić 18 wkrętów. Ukazuje się nam folia przewodząca, która może budzić kontrowersje, lecz należy pamiętać, że ta technologia może spełniać najwyższą jakość i tak bywa często na przykład w sklepowych kasach, albo też może być tandetna, jak w ZX Spectrum. Po zdjęciu folii widzimy gumowe membrany dociskające plastikowe. Każda taka gumka amortyzuje pracę końcówki dociskającej klawisza, dzięki czemu klawiatura jest trwała i walenie w nią nie jest szczególnie groźne. Gumki mają charakterystyczną barwę i mimo swojego wieku zachowały pierwotną elastyczność. Folia stanowi jeden złożony w połowie element, a wszystkie wyprowadzenia są dostępne na fragmencie, który pasuje do gniazdka na płycie głównej. Przemyślane, niezawodne i w miarę tanie. Wszystko ma tu swoje miejsce i tak wygląda komputer bez maskownicy czołowej. A tak już z maskownicą, złożony w pełni. Z ciekawostek, Enter nazywa się tu, podobnie jak w Commodore, Return. Caps znajduje się zaraz pod nim, a kursory, 4 osobne, nie tworzą własnego bloku, tylko są wkomponowane między pozostałe klawisze. Oryginalnie wygląda tutaj 5 dodatkowych przycisków funkcyjnych, które z wyjątkiem resetu nie mają narzuconych ścisłych działań. Rzućmy okiem na złącza. Najważniejszym jest jedyne okno na świat, czyli szeregowy peryferal. Osiągał blisko 130 kilobodów, ale tylko nieoficjalnie. Okazało się, że inżynierowie dysponowali analizatorami pracującymi z maksymalnymi szybkościami 19,2 kiloboda i taką szybkość przyjęto za standard. Wystarczyło do drukarek, modemów czy magnetofonów, ale już stacje dysków były sztucznie zwalniane. Liczne rozszerzenia programowe i sprzętowe pozwoliły tę szybkość zwiększyć kilkukrotnie, dzięki czemu wgrywanie programu z dyskietki ograniczało się do maksymalnie kilku sekund. Co ciekawe, magistrala ta umożliwiała podpięcie kilku urządzeń jednocześnie, o ile tylko posiadały one gniazdko podaj dalej, czyli kopię znajdującego się w komputerze. Magnetofony najczęściej takiego gniazdka nie miały, więc musiały być instalowane na końcu łańcucha. Obok znajduje się gniazdko kartridży. Nośniki te były podstawową i w zasadzie jedyną platformą oprogramowania dla konsol, więc rynek tych kostek był spory, choć może nie w Polsce, gdzie królował magnetofon. Były one bardzo proste, w wersji minimalnej była to płytka z wlutowaną pamięcią 8 kB i nic nadto.
Gniazdko kartridża w zasadzie dysponowało jedynie sygnałami umożliwiającymi podłączenie pamięci, więc do zadań bardziej złożonych używano równocześnie sąsiedniego złącza z resztą sygnałów systemowych. 800XL integrował oba te gniazdka, ponieważ slot na kartridże znajdował się tam nad klawiaturą. Kolejno mamy gniazdko sygnałów wizyjnych i dźwiękowych, wyjście antenowe oraz wyjście z zasilacza i wyłącznik sieciowy. Z boku znajdują się dwa gniazdka joysticków, w których także można znaleźć po parze wyjść analogowych. Atari w Polsce zrobiło chyba największą karierę ze względu na cenę, ale także dostępność. Nowy szef firmy, który pochodził z Polski, znał nasz rynek i skupił się na sprzedaży komputerów także we wzgardzonych przez innych krajach demoludów. Atari było dostępne oficjalnie w Peweksie, w Baltonie i w tego typu miejscach, do których zwyczajni śmiertelnicy przychodzili najwyżej jak do teatru. Dlatego też podstawowym nośnikiem pamięci był magnetofon. Przyjrzyjmy się modelowi CA12. Jest to wersja oryginalnego XC12, produkowana przez California Access, firmę polonijną zajmującą się dystrybucją Atari w Polsce oraz produkcją komputerowej drobnicy. Urządzenie jest dość ładne i zgrabne. Bazuje na mechanizmie uniwersalnym, być może użytym w jakimś dyktafonie z początku dekady. Świadczy o tym użycie głowicy kasującej, a nie magnesu, co było domeną czasów wcześniejszych niż środek lat 80. Teraz niespodzianka. Głowica jest stereofoniczna. Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne. Traci się na zapasie dynamiki i potrzeba większej precyzji. Jednak zyskuje się drugi kanał. Niestety nie dla danych, co mogłoby przyspieszyć współpracę, a dla sygnałów audio. W założeniach podczas wgrywania programów można było posłuchać muzyki albo opisu tego, co za chwilę miało się znaleźć na ekranie. Całkiem sprytne i niespotykane u innych. Zapis wykorzystywał dwie częstotliwości, prawie 4 i nieco powyżej 5 kHz. Wewnątrz znajdowały się filtry wąskopasmowe, więc nie można było sobie tak po prostu programowo zmienić szybkości pracy magnetofonu. ATA była kiepska, oferowała 600 bodów, 3 razy mniej niż Spektrum. Było to frustrujące, więc popularnym stały się różnego rodzaju przeróbki turbo, obejmujące także sprzętowe zmiany w magnetofonie. Było ich wiele, bywały ze sobą niekompatybilne i najczęściej zamieniały system kodowania bitów tonami na modulację szerokości impulsów, podpatrzoną zresztą w ZX Spectrum, który opracował tę technikę perfekcyjnie. Co ciekawe, często sygnały te wpuszczano do komputera portem drugiego joysticka. Rzućmy okiem raz jeszcze na komputer. W ciekawej, choć stonowanej formie, nawiązującej do wzbudzającego wtedy wielki entuzjazm Atari ST, możemy znaleźć sporo skośnych perforacji. Wszystkie te otwory zapewniały przepływ powietrza wokół blach ekranujących płytę główną. Z jednej strony to zrozumiałe, same blachy w jakiś sposób ograniczały cyrkulację wokół elementów. Z drugiej komputer pobierał kilka watów mocy i nie wykazywał oznak nagrzania. Atari jednak od lat specjalizował się w produkcji takich urządzeń i po prostu zastosował rozwiązanie sprawdzone i skuteczne. Atari to przede wszystkim gry, bo do tego komputer był wykorzystywany najczęściej. To dość duża rodzina modeli, które tak naprawdę niewiele się od siebie różniły. Dlatego z Atari spotkamy się raz jeszcze i skupimy się przede wszystkim na oprogramowaniu. A ponieważ egzemplarz wypożyczyło Muzeum Elektroniki w Krakowie, jak zwykle mam zaproszenia dla pierwszych 10 osób, które znajdą na stronie muzeum tematy warsztatów indywidualnych i w komentarzach zacytują nazwę przynajmniej jednego z nich. Do widzenia!